Siemanko, witam w moim tym razem pokoju, a nie kuchni. Wiecie kim jestem, wiecie co tu robię, wiecie co będziemy dzisiaj robić po tytule. Długo wyczekiwany odcinek, już 4 miesiące tego nie robiłem. Dziwnie się czuję, jak widzicie jestem zupełnie w innym miejscu. Przeprowadziłem się, jako że nie chciałem zrobić porządku w mojej kuchni, postanowiłem, że zrobimy to tutaj, czyli w moim pokoju. Jako że no tak ja powiedziałem, więc tak będzie. Mam nadzieję, że to wszystko słychać. Wiadomo, robię to pierwsze nagranie tak naprawdę, które w jakikolwiek sposób pokazuje mnie. Nie pytajcie się, czemu jestem w koszuli, czapce i w ogóle taki look dzisiaj, tak się ubrałem, mam w dupie co mówicie. Ale nie przychodzę do sedna, sorry. Dzisiaj robimy tosty. Tosty, tak, dokładnie. Robimy tosty i to nie będą zwykłe tosty, jak możecie się domyślić. Znaczy to w sumie kurwa będą zwykłe tosty, jak każde inne danie, które robię. Ale tosty są na tyle dobrym, szybkim i przyjemnym do zrobienia, jak i jedzenia daniem, czy tam kurwa jak to chcecie nazwać, że zrobienie ich naprawdę ameba tylko ich nie zrobi. Także mam nadzieję, że wszyscy sobie poradzicie i każdy, kto chciał i czekał na ten odcinek, nareszcie będzie mógł zjeść te tosty zgniłe, które już od 3 miesięcy czekają w lodówce i tak dalej. Dobra, zacznijmy może od tego, co nam jest potrzebne do zrobienia tych tostów. No... Ja pierdolę. Miałem zacząć od tego, że prosta rzecz, czyli chleb tostowy, a nie wziąłem chleba tostowego, także... Idziecie kurwa ze mną po chleb tostowy, bo nie mam zamiaru tego ciąć, rozumiecie? Idziemy po chleb tostowy. Zapewne nic nie widzicie i to jest zrozumiałe w końcu. O, mogę wam zapalić światło. O, widzicie? Tak wyglądam ja. No tak samo. To ja. No. Schodzimy na dół. Tutaj, do tak zwanej piwnicy, gdzie jest dosyć duży syf, dlatego nie chcę wam tutaj nic pokazywać i chyba się załamie. Tak, jestem... Dokładnie w ten... tak myślałem. Tak, zdecydowanie. Jestem bez chleba tostowego. Nie posiadam chleba tostowego, moi mili. A byłem pewien, że tu był, że jest. Ale nie mam zamiaru tego przekładać. Mówiłem, nagram dzisiaj. Robimy coś, co jest wręcz... Powiem tak, jeżeli ktoś to robi na co... No nie, come on, kurwa. Chciałem wziąć zwykły chleb i się okazało, że jest w złym stanie. Dobra, nie wiem co mam ze sobą zrobić w tym momencie. Dobra, wiem. Nie gniewajcie się, tosty będą kiedy indziej. Myślę, że może w niedzielę mi się udaje nagrać, albo w następnym tygodniu. Albo w ogóle w grudniu. Na pewno będą w grudniu, obiecuję to wam. Dobra, słuchajcie. Robimy taki myk, że dzisiaj nie będzie o tostach. Dzisiaj będzie o czymś innym. Otóż pokażę wam, jak zrobić pomidorówkę. Wiem, może być to szok, możecie się nie zgadzać z tym, jak to, przecież miały być tosty. Ale to jest mój kanał i mam w dupie co myślicie i w chuju to mam, czy chcecie tosty, czy chcecie, kurwa nie wiem, cokolwiek innego. W ogóle
pewnie jest na obrót, ale możecie zauważyć, że to jest zajebisty merch Gargamela. Polecam każdemu, kupcie sobie czapeczkę, 60 zł bodajże, czy tam ile. Dobra, nie przedłużając, jako że zjebałem trochę sprawę ja, to wiszę wam jeszcze dwa odcinki, dobra? To w ciągu, jak będzie tu dużo łapek, myślę, że tak, że pierwszy raz żydzę łapki i ten pierwszy raz ma być tym ostatnim razem, dlatego pod tym filmem chcę widzieć, a zaszalejemy, co wy na to, co wy na to? 25 łapek w górę, kurwa, lecimy. 30 łapek w górę. Chcę widzieć 30 łapek. Jeżeli pod tym filmem będzie 30 łapek, to jeszcze w grudniu pojawią się kolejne dwa gotuj z Matim. To jest deal, obiecuję. Słowo harcerza, tutaj macie na filmie. Tu o. Podpisuję się, tu o ja. Dobra, nie przedłużajmy. Jako, że ten odcinek do najlepszych nie należy i teraz muszę ustawić mojego super... Dobra. Mam nadzieję, że to... No tak, nie widać mnie. No przecież, że mnie nie widać. To sobie po prostu to... O nie, to jest na max długości. O! Dalej mnie nie widać, co nie? A chciałem, żebyście widzieli... Dobra, może być. Chyba jest git, nie? Dobra, co nam jest potrzebne do zrobienia pomidorówki, albo raczej do jej niezrobienia? Otóż tak. Pierwsza rzecz to są składniki. Następną jest garnek i kilka innych rzeczy, które mnie nie obchodzą. Najważniejszym z tych wszystkich jest mama. Jako, że jeżeli ktoś nie ma mamy, to tata. Jeżeli ktoś nie ma taty, to dziadkowy. A jeżeli ktoś nie ma żadnej rodziny, to niestety proszę włączyć ten filmik, ponieważ to nie jest dla was. Nie macie rodziny, nie macie jedzenia. Dlatego jeżeli macie mamę, która wam zrobiła, bo jest, jako że mamy wtorek, a wiadomo jest, że we wtorki też się je pomidorówkę, bo się w poniedziałki nie je pomidorówek, bo w poniedziałki też się je, kurwa, nie je się nic. To mama wam zrobiła pomidorówkę i możecie sobie jednak normalni ludzie po otwarciu... No, nie będę szalał, ponieważ głodny to ja nie jestem akurat. Bierzecie sobie miskę. Taką o flaczarkę tak zwaną, taką małą. Małą, dużą, jak kto woli. Bierzecie sobie makaron. Makaron ten... No już trochę wiadomo jest, moja mama robiła pewnie dzisiaj wcześniej, tak myślę, że wszystko jest gitara się ma. Właśnie. Działa? Pamiętajcie, kuchenka gazować coś trudnego do użycia, nie używajcie tego. Mamy makaron, to są takie muszelki. Już wam pokazuję, jak to wygląda. O, tutaj myślę, że... No myślę, że wiecie, o co chodzi. No. Bierzecie ten makaron, bierzecie miskę, bierzecie, ogrzewacie sobie waszą pomidorówkę. O, jak kurwa pięknie. No i teraz co? No i dawkujemy, ile kto zje. No, wydaje mi się, że jako, że jestem nie za bardzo głodny... A, nie, bierzemy tego trochę. To już zależy od was, czy jesteście małymi pizdami, co jedzą kurwa porcje dla dzieci, czy może wpierdalacie pół garka. Ja jestem tak po środku, ponieważ każdy stan jest w jakiś sposób plusowany i minusowany, a bycie po środku jest tak, jakbyś miał zero, tak? Ja jestem zerem, więc jestem po środku, bo nie mam ani tego, ani tego, więc wszystko się zgadza, tak? Czekacie sobie teraz ładnie, jak wam pomidoróweczka tutaj o zacznie wrzeć. O, jak ładnie. Tutaj. Myślę, że wszystko widać. A jak nie, to nam to w dupie. Może tak, co wam mogę powiedzieć? No, odcinek krótki, chyba najkrótszy w ogóle z serii, także wam powiem tak. Do końca roku 2000 subów, jak to się uda, to zrobię jakiś challenge i możecie dać propozycję tam na dole, co mam zrobić za challenge. I ten challenge zrobię. Jezus, ale muszę sobie siądę, o. Czemu ja siedzę? No kurwa, jeszcze gorzej widzę, no nie. Dobra, nie, to był zły pomysł. Fajne mam krzesła. Takie żółte, też mi się podobają.
Tutaj już słychać takie delikatne, że coś tam, ten teges. No, czuć. Taki jakby to... takie gówno, wiecie jak się zesracie w publicznej toalecie i tak... No dobre, ale zaraz przekonamy się, jak to smakuje. Właśnie, w rekompensacie, jako że zazwyczaj tego nie robię, zrobimy dzisiaj test jedzenia. W sensie degustację, recenzję. Bo to, że ja zazwyczaj wam pokazywałem, mówiłem, że to jest dobre, a wy nie mogliście tak naprawdę tego zobaczyć, czy ja to w ogóle jem, może ja to wydupiałem do śmieci. Kto wie? Nikt nie wie. Dlatego dzisiaj wam pokażę, że to jest dobre i ja jestem święcie przekonany, że to, co zrobiłem, czy tam ktoś inny zrobił, to jest na pewno dobre i to jest zjadliwe. Kurwa mnie ta kamera. Znaczy kamera, to jest telefon w sumie. No ale kamerka w telefonie, wiecie o co chodzi. W ogóle jakby ktoś nie zauważył, to mam brylę, noszę okulary. Jakby tak wyglądam bez i teraz nic nie widzę. Wyglądam jak debil, teraz wyglądam jak człowiek. Wszystko się zgadza. Musimy chwilę poczekać. Dobra, kurwa, bo głodny jestem, nie ma co czekać na takie pierdoły. Mamy naszą miskę. Tak się prezentuje ona. Już sobie trochę... Ale to nie pachnie w ogóle. Bierzecie teraz właśnie nalewajkę. Zalewaj, kurwa. Szpachle. I robicie taki ruch. Jakby coś tu się ujebało. My tego nie chcemy. O. Widzisz, co robię? Nie widzisz, co robię. Wlewasz. Jedna. Siup. Druga. Siup. I trochę trzeciej, pach. Kurwa, no picobello, muchachos. Wy to widzicie. Ależ to. Sorry, nie mogę przecież testować, dopóki nie siądę jak człowiek, więc testowałem, czy to jest ciepłe po prostu, nie? Dobra, dajcie moment, zrobię tu porządek. Mamy tu burgera, którego nie pokażę wam, bo jest trochę w złym stanie. Myślę, że najlepiej będzie, jak sobie siądę w drugą stronę, o. Żebyście nie mogli namierzyć mnie po oknach, gdzie mieszkam, bo to byłoby niezbyt przyjemne, że nie mogę się nawet z mojej wsi ruszyć. Dobra, sprawa. No jak zawsze jest zdupiony, no nie mogło być inaczej, nie? Dajcie chwilę, ja to kurwa naprawię. Cyk! Dalej mi łeb ucina, dobra. Jest gin. Tak się prezentuje nasz obiad. Nasze to pomidorówka. Jest dobra, myślę. Robimy test, recenzję. Próbuję ją po raz pierwszy, nie próbowałem jeszcze jej nigdy przedtem, bo nie mogłem, bo dopiero teraz ją mam. I zanim to zrobię, chciałbym, żebyś ty, otuł co się ty, żebyś zostawił łapkę w górę. 25 do potęgi drugiej. Tyle łapek chcę widzieć pod tym filmem. Jeżeli nie, zamykam kanał. Albo nie, zawieszam kanał. O, to jest takie... Bo trzymam mnie w pewności, bo ludzie nie wiedzą, czy wrócę, czy nie, więc zawieszam kanał, jak nie będzie 25 łapek w górę. Zrozumiałeś? Rozumiałaś? No. Przejdźmy do degustacji. No tak. Kolor myślę, że taki, myślę, że sami zobaczycie, nie? Na kamerze to dobrze widać. Kolor jest taki zdecydowanie dobry. Dobry, no, mi się podoba. Bierzemy pierwszy kęs, pierwszy jakby łychę, szpachlę do ryja.
No. Cool. Ja pierdolę. Kurbo, dziobne, ktoś sobie... Kurwa, ktoś jakieś liście wpierdolił, co jest? No. Powiem wam tak. Jak nie zrobisz tego w domu, czy szmato, mała, siedząca przed komputerem, albo przed telefonem, i nie spróbujesz, jakie to jest dobre, sam na własnej skórze, to cię kurwo zabije, znajdę cię i cię zabije, rozumiesz? Nie no, żartuję, bez takich, nic nie mówiłem takiego, bo jeszcze mnie zablokują w tym kanale. Przepraszam. Polecam wam serdecznie. Urwało mi film. Znaczy, w sumie nic się nie stało, wy chuja, wiecie, ja to tak poucinam. Nie, nie będę nic ucinał, po prostu w dupie wam tak jak było i teraz wiecie, że było urwanie filmu, bo sami to widzieliście. Wracając, końcóweczkę, szybko to dokończę, żeby nie musić tego przedłużać, bo i tak wiem, że nikt tego nie obejrzy. Polecam wam serio, dobra, trochę za słona, znaczy trochę za kwaśna, taka, wiecie, śmietana. Ale to ja to lubię, ja to uwielbiam, nie? Dlatego polecam wam, zróbcie sobie coś takiego w domu i dajcie łapkę w górę teraz. Teraz daj łapkę w górę, żebyś wiedział, że żebyś ty mógł się nacieszyć tostami, które będę miał. Ponieważ nie mam pieniędzy na tosty, na chleb tostowy, możecie wysyłać mi tosty pod... nie podam wam adresu. No siema. Nagrywam tak na szybko, dokończenie. Wyjebało mi film, okazało się, że trochę za długo trwał i... nie miałem miejsca po prostu na dysku. Musiałem się pozbyć wielu rzeczy. Często teraz dogrywam to na telefonie. Nie pamiętam już, na czym skończyłem tam. Ale chodzi, wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra zupa, tosty będą za jakiś czas. Dajcie łapkę w górę, subujcie, dajcie jakiś komentarz, że oglądaliście. Jeżeli ktoś obejrzał do końca, to to dobrze. No, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Chyba tyle. Peace.